Urodziłem i wychowałem się w domu pełnym zacności. Ze wzruszeniem myślą wracam ku tobie, dzieciństwo moje. Widzę ojca mojego, pięknego mężczyznę wyniosłej postawy, o twarzy, w której wszystko, spojrzenie, szpakowaty włos i rysy składało się na wyraz doskonałej, szlachetnej rasy. Widzę i ciebie, matko, w nieposzlakowanej czerni, jedynie z parą starożytnych butonów w uszach. I płakać mi się chce z powodu zburzonych nadziei. Jedyną być może skazą życia naszego rodzinnego było to, że ojciec nienawidził matki. Nienawidził! Może źle powiedziałem. Nie znosił raczej. A dlaczego? Nie wiem. I tu już się zaczyna tajemnica, której o parę w latach dojrzałych doprowadziły mnie do moralnej katastrofy. Czymże bowiem dziś jestem? Chłystkiem. Albo lepiej nawet, moralnym bankrutem. Co robię na przykład całując rękę damy? Ślinię ją mocno, po czym w pręce wyjmuję chusteczkę. Ach, przepraszam, mówię i wycieram chusteczką. Szybko zauważyłem, że ojciec jak ognia unikał dotknięcia matki. Więcej nawet, unikał jej spojrzenia, a mówiąc, patrzył najczęściej w bok lub oglądał paznokcie. Nic bardziej smutnego na ten opuszczony wzrok ojca. Niekiedy zaś patrzył na nią z ukosa z wyrazem bezmiernego obrzydzenia. Było to dla mnie nie do pojęcia, gdyż ja nie czułem do matki żadnej awersji. Owszem, choć tyła nadmiernie i rozlewała się na wszystkie strony, lubiłem przytulić się i skłonić główkę na jej kolana. Jak jednak w tych warunkach wytłumaczyć fakt mego istnienia? Skąd wziąłem się na świecie? Sądzę, że stworzony zostałem niejako z przemocą, zaciśniętymi zębami wbrew naturalnym odruchom. Słowem, przypuszczam, że ojciec mój czas jakiś w imię małżeńskiego obowiązku heroicznie zmagał się ze wstrętem i że owocem tego heroizmu byłem ja! Małe dziecię. Po tym nadludzkim, a według wszelkiego prawdopodobieństwa jednorazowym wysiłku od razu jego wybuchnęła z żywiołową siłą. Kiedyś podsłuchałem, jak krzyczał na matkę, włamując palce ze stawu. Łysiejesz. Niedługo będziesz łysa jak kolano. Kobieta łysa. Czy ty rozumiesz, co to jest dla mnie łysa kobieta? Peruka? O, nie, 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 nie. Ja tego nie zniosę. Nie, nie, nie. Ależ ty jesteś ohydna. Ty nawet nie wiesz, jaka ty jesteś ohydna. Łysina zresztą to szczegół. Nos także. Ten lub ów szczegół może być ohydny. To się zdarza i w rasie aryjskiej. Ale ty jesteś przepojona ohydą od stóp do głowy. Ty jesteś samą ohydą.
I choćby jedno miejsce na tobie było wolno od tego pierwiastka ohydy, miałbym przynajmniej punkt zaczepienia, podstawę jakąś. I przysięgam, że skoncentrowałbym na nim wszystkie uczucia, które zaprzysiągłem się przed ołtarzem. Boże! Nie do pojęcia. Czymże bowiem gorsza była łysina matki od łysiny ojca. A zęby matki były nawet lepsze. Był tam jeden biały kieł ze złotą plombą. Dlaczego matka ze swej strony nie tylko nie brzydziła się ojcem, lecz przeciwnie. Lubiła kłacić go przy gościach. Bo tylko wtedy ojciec się nie wzdrygał. Świątobliwość mojej matki nie miała sobie równych. Nie była to już żarliwość, lecz żarłoczność. Żarłoczność postu, modlitwy i dobrych uczynków. I kiedy matka wzywała mnie, stróża, lokaja i pokojówkę o niezwykłej porze i zaczynała litanie. Módl się, biedne dziecię, za duszę tego potwora, twego ojca. Módlcie się i wy za duszę diabłu, za przedanego pana. Co znaczyło to? I dlaczego matka mawiała brudne jego postępki? Dlaczego brzydziła się postępkami ojca, jeżeli znów ojciec brzydził się matką? Niewinny umysł dziecięcy kupił się w tych tajemnikach. Rozpustnik. Pamiętajcie mi, nie tolerować. Na widok grzechu nie krzyczę ze wstrętu, ten niech kamień młyński przywiąże sobie do szyi. On się mną brzydzi, choć przysięgał się nie brzydzić. Ogień piekielny. Na tamtym świecie zobaczymy, kto z nas lepszy. Nos czy duch? Duch nie ma nosa, a gorąca wiara otwiera wrota przyszłych rajskich rozkoszy. Nadejdzie czas, że ojciec twój, wijąc się w mękach piekielnych, błagać mnie będzie siedzącą po prawicy Jehowy. A raczej chciałam powiedzieć Pana Boga. Tam zwilżony palec podała mu do polcania. Zobaczymy, czy będzie się brzydził. Ojciec też był religijny i często chodził do kościoła, ale nigdy do naszej domowej kapliczki. Nieraz doskonale wytworny mawiał z tym swoim arystokratycznym zmrużeniem oczu. Wierz mi, moja droga, kiedy cię widzę przed ołtarzem, z twoim nosem, z twoimi uszyma, jestem pewny, że i Chrystus czuje się nieswojo. Nie zaprzeczam ci naturalnie prawa do pobożności. Owszem, z religijnego punktu widzenia piękna to rzecz, neofitka. Jednak trudno i darmo. Przypomnij sobie francuskie przysłowie, gdzie pachną necha, les hommes oublieront, mais les nains restent. Wzrastałem. Czasem ojciec brał mnie na kolana i długo z niepokojem badał moje oblicze. Nos jak dotąd mój, ale tu w oczach i w uszach, biedne dziecię,
okropnie cierpieć będzie, kiedy dojdzie do świadomości. Nie zdziwiłbym się, gdyby dokonało się w nim wówczas coś w rodzaju wewnętrznego pogromu. O jakiej mówił świadomości? I o jakim pogromie? I w ogóle jakiej maści winien być szczur zrodzony z czarnego samca i białej samicy? Czy plamisty? Czy być może, gdy przeciwne sobie barwy są ściśle jednakowej siły, wynika z tego skojarzenie szczur bez barwy? Szczur bez koloru. W szkole byłem pilny, a jednak nie cieszyłem się powszechną sympatią. Pamiętam, pierwszy raz stanąłem przed dyrektorem, pełen dobrych chęci, z tą skapliwością, która zawsze cechowała moją naturę, a ten wziął mnie łaskawie pod brodę. Sądziłem, że im lepiej będę się sprawował, tym bardziej zasłużę na względy nauczycieli i moich szkolnych kolegów. Me dobre chęci rozbijały się jednak o nieprzenikliwy mur tajemnicy, której nie znałem. Gdzieś dobrze jej nie rozumiem. Czułem tylko, że otoczony jestem ze wszystkich stron obcą, wrogą i cudowną tajemnicą. Czyżbo nieuroczy i tajemniczy to wierszyk? Raz, dwa, trzy, wszystkie Żydy, psy, a Polacy, złote ptacy i wychodzisz ty! Którym się wywoływaliśmy z kolegami na szkolnym podwórku. Czułem, że uroczy. Deklamowałem go z przejęciem, ale czemu uroczy? Tego pojąć nie umiałem. I zdawało mi się nawet, że powinienem stanąć na boku i przypatrywać się tylko. Nadrabiałem pilnością i grzecznością, lecz za pilność i grzeczność moją spotykałem się nie tylko z antypatią kolegów, ale także, co dziwniejsze i bardziej niesprawiedliwe, także i nauczycieli. I pamiętam mojego profesora historii i literatury ojczystej. Cichy, niemrawy, raczej staruszek, nigdy nie podnoszący głosu. Panowie, któryż inny naród był przedmurzem chrześcijaństwa? Któryż inny naród był mesjaszem narodów? Któryż inny naród miał księcia Józefa Poniatowskiego? Jeśli chodzi o liczbę geniuszów i prekursorów zwłaszcza, mamy ich tyleż co cała Europa. Dante, Krasiński, Molière, Fredro, Newton, Kopernik, Beethoven, Chopin, Bach, Moniuszko. Panowie, widzicie sami. A język nasz stokroć bogatszy od francuskiego, który uchodzi za najdoskonalszy. Cóż Francuz? Petit, ptio, très petit.
A jaka mnogość! Mały, malutki, maluchny, malesieńki, maleńki i tak dalej, i tak dalej! Pomimo, że ja najlepiej i najszybciej odpowiadałem, nie lubił mnie. Czemu? Nie wiem. Lecz razu pewnego, że pokazując dziwnym i porozumiewawczym uśmiechem. Panowie, Polacy zawsze byli leniwi, gdyż lenistwo nieodłącznie idzie w parze z wielkimi zdolnościami. Polacy zdolne, a leniwe szelmy. Polacy są narodem dziwnie sympatycznym. Odtąd mój zapał do nauki przygasł. Lecz i tym nie zaskarbiłem sobie własnego pedagoga, choć miał na ogół słabość do leniwych łobuzów. Niekiedy zaś przymykał jedno oko, a wtedy cała klasa nadstawiała uszu. Jesenka, po kościach chodzi, ciągnie na łąki i lasy. Polak zawsze był taki, jak to mówią, Wisus i rogata dusza. Dlatego też Niemki, Dunki, Francuzki, Szwedki przypadają za nami. Lecz my wolimy nasze Polki, boć uroda ich sławna na świat cały. Tym podobne odezwania tak podziałały na mnie, że zakochałem się. W pewnej młodej panience, z którą uczyliśmy się na jednej ławce w Parku Łazienkowskim. Długo nie wiedziałam, jak zacząć, a gdy w końcu spytałem, czy pani pozwoli, nawet nie odpowiedziała. Następnego dnia, zasięgnąwszy rady kolegów, skupiłem się w sobie i uszczypnąłem ją, a wtedy zmrużyła oczy i zaczęła chichotać. Miłość! Cóż to za czarowny, niepojęty bezsens? Uszczypnąć, uszczypnąć i schwytać objęcia. Ba, dziś wiem, czego się trzymać. Widzę tu tajne pokrewieństwo z wojną, bo na wojnie też właściwie chodzi o to, aby uszczypnąć, uszczypnąć i schwytać objęcia. Kochać? Mogę śmiało powiedzieć, że garnąłem się do miłości, gdyż w ten oto sposób chciałam przebić czarowny mur tajemnicy i z wiarą i zapałem znosiłem wszystkie dziwactwa tego najdziwniejszego spośród uczuć w nadziei, że kiedyś zdołam zrozumieć, na czym rzecz polega. Pragnę cię, mówiłem do ukochanej. Tak jest pana zero. Papinkowaty laluś, mamin synek. Mamin synek? Co przez to chciała powiedzieć? Czyżby domyślała się? Bo ja już po trosze domyślałem się. Rozumiałem już, że jeżeli ojciec mój był rasowy do szpiku kości, matka moja też była rasowa, ale w innym sensie. W sensie semickim. Co więc skłoniło mego ojca, tego zubożałego arystokraty, do poślubienia mojej matki, córki bogatego bankiera? Rozumiałem już trwożne jego spojrzenia sądujące moje rysy i nocne wycieczki tego człowieka, który marnując się w obrzydliwej symbiozie z matką, dążył z wyższych nakazów gatunku do przekazania swej rasy innym, godniejszym nędźwiom. Rozumiałem? Właściwie nie rozumiałem. Wiedziałem teoretycznie, lecz nie czułem od razu ani do matki, ani do ojca. Byłem przywiązanym synem. I dziś nie pojmuję dobrze, nie znając teorii. Nie wiem, jakiej maści jest szczur zrodzony z czarnego samca i białej samicy.
Czuję tylko, iż u mnie zaszedł niezwykły przypadek, niespotykany kazus, ten mianowicie, iż wrogie rasy rodziców, będąc ściśle jednakowej siły, zneutralizowały się we mnie tak doskonale, iż jestem szczurem bez maści, bez koloru, szczur neutralny! Oto los mój, oto moja tajemnica, oto dlaczego nigdy nie wiodło mi się w życiu i biorąc udział we wszystkim, w niczym nie mogłem wziąć udziału. Niepokój ogarnął mnie na dźwięk tego słowa. Mamin synek. Tym bardziej, iż towarzyszyło mu lekkie opuszczenie powiek, na którym już tyle razy zdarzyłem się w życiu. Kochana moja miewała fantazję. Kazała skakać mi przez rowy i nosić ciężary. Niech pan stratuje ten klon. Ale nie teraz. Jak stróż będzie patrzył? Niech pan rzuci do wody kapelusz tego pana. Powiadała, że sama nie wie, że jest zagadką, żywiołem. Sfinksem jestem, tajemnicą. Gdy mi się nie udało, była smutna. A gdy się udało, pozwalała w nagrodę całować się w łóżku. Ale nigdy nie chciała odpowiedzieć na moje: ja cię kocham. Jest w panu coś... Ja nie wiem. Jakiś amsmak. Wiedziałem dobrze, co to znaczy.
Świat zagadki spotęgował się nagle. I musiałam podwójnie mieć się na baczności. I oto byłem żołnierzem. Ułanym. I śpiewałem wraz z innymi. Hej, hej, ułani! Malowane dzieci, nie jedna panienka za wami poleci. Nie jedna panienka i nie jedna wdowa za wami ułani polecieć gotowa. Hej, hej, ułani, malowane dzieci, nie jedna panienka za wami poleci. Brrra! Istotnie, choć pojedynczo nikt z nas nie był dzieckiem, gdy gromadą przyciągaliśmy przez miasto z tą śpiewką, pochyleni nad karkami koni, z lancami w ręku. Przedziwnie cudowny wyraz twarzy rysował się na twarzach kobiet. I czułem, że tym razem i dla mnie biją ich serca. Czemu? Nie wiem. Przecież wciąż byłem hrabią Stefanem Czarnieckim z matki na Goldwasser. Jedną w butach z cholewami i z malinowymi rabatami na kołnierzu. Matka moja błogosławiła mnie na bój świętą relikwią obecności całej służby, pośród której pokojówka najbardziej była wzruszona. Rżni, pal i morduj. Nikomu nie przepuszczaj. Jesteś narzędziem gniewu Jehowy. Oczywiście mam powiedzieć Pana Boga. Jesteś narzędziem gniewu, wstrętu i obrzydzenia. Wytrać wszystkich łajdaków, którzy się brzydzą, choć przed ołtarzem przysięgali się nie brzydzić. A ojciec, gorący patriota, płakał.